Jestem, no przyjechaliśmy po prostu, bo no, próbujemy coś wywalczyć, żeby się coś zmieniło. No, nie podoba nam się no, te wszystkie restrykcje, które nas zaczynają obowiązywać. Z każdym dniem dostajemy nowe jakieś tam od góry, od władzy przykazy. A nasze po prostu płody rolne, które produkujemy, z każdym dniem tracą na wartości, spada cena, a środki produkcji, no, czy nawozy, czy środki ochrony roślin, wszystko drożeje. No i próbujemy coś z tym zrobić, żeby po prostu no, tak się nie działo. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, dzisiaj nasi rolnicy przyjechali pod urząd gminy na parking, nie blokują, to jest, nie jest to, nie jest to protest, tylko chcieli po prostu pokazać, jakie mają problemy, zaprotestować ceną, bo cena zboża jest rzeczywiście bardzo niska. My ze swojej strony wspieramy rolników. Mogę obiecać, że jeśli zostanę wójtem, na pewno przez kolejne lata będę robił wszystko, żeby podatek nie był podnoszony. Natomiast my i tak mamy, szanowni państwo, bo tutaj rolnicy mówili o podatku, jeden z niższych podatków, jeśli chodzi o podatki w całym powiecie. To tyle. My wspieramy rolników, rozumie ich i ceny są naprawdę niskie. Trzeba dodać jeszcze tutaj, że nam, rolnikom polskim, wymawia się, że mamy dotacje unijne, dopłaty tak zwane. A nikt nie mówi o tym, że Ukraińcy również mają dopłaty. Czy to do zakupu sprzętów rolniczych, czy to do produkcji zboża, wszelakiego zboża i wszelkich innych. Także to nie jest tak, że my bierzemy dopłaty i mamy na kolanach błagać kochaną Unię, żeby nam to dała. Ja się pytam, dlaczego te dopłaty też są na Ukrainie? Może dajmy równą konkurencję dla nas i dla nich. Ja chciałem jeszcze tutaj dodać jedną rzecz, której nie powiedzieli moi koledzy. Musimy zauważyć, że nasza gmina jest gminą typowo rolniczo przede wszystkim. No i jeżeli my odczujemy te wszystkie, że tak powiem, podwyżki, wszystkie podatki, to odbije się również na gminie. W całym kraju trzeba zauważyć, że rolnik utrzymuje nie tylko jedną gałąź, nie tylko rolnictwo, ale również producentów maszyn, producentów nawozów, producentów oprysków. I jeżeli my nie będziemy mieli opłacalności, to oni też nie będą mieli. Jeżeli my zginiemy, to moim zdaniem i oni zginą, ponieważ kto kupi wtedy od nich nawóz, oprysk, maszynę? Jeżeli rolnik się nie będzie rozwijał, to cały kraj nie będzie się rozwijał. A jeżeli zostanie wprowadzony Zielony Ład, wtedy wszyscy chyba raczej zginiemy.